Czarek Kęsik, no niestety nie mamy tutaj dobrego humoru, bo przegrana na gali KSW 57, ale tobie uśmiech z twarzy nie schodzi, czyli chyba się mylę. No wiadomo, że no przegrałem, Abus był lepszy. No kurde, na takim poziomie to tyle dzieli przegraną od zwycięstwa. Mi tyle właśnie z braku do zwycięstwa. Dziś Abus był lepszy. Gratuluję mu. Wsadził mi parę bomb, jak widać, pokolorował mnie na święta. Ja tam się nie załamuję. Na pewno to była dobra lekcja i będziemy trenować jeszcze ciężej, żeby kolejna już była wygrana. No właśnie, bo to miał być dla Ciebie test. Test, który pokaże, w którym miejscu jesteś. I tę odpowiedź dostałeś. Myślę, że materiał do pracy też po tej walce bardzo duży. Znaczy tak, może i materiał aż taki duży nie, ponieważ wiem, gdzie popełniłem błąd. Robiliśmy to na rozgrzewce przed walką, jak mam bronić gilotynę. No miałem tą nogę zamiast i miałem też siłę, zamiast go wyrwać, obalić, to dałem się wciągnąć w głupią gilotynę. No i odpłynąłem. No. Dało to przerażająco. Co poczułeś, kiedy się obudziłeś po tym duszeniu? No nie wiedziałem, gdzie jestem. I tak mi się ciężko oddychało. Gardło mnie bolało i mówię, o kurwa, gdzie ja jestem? Ale nie było to łóżko. No nie, aż nie wiem, jakiś tam medyk mnie klepie i dobrze. I nawet nie wiedziałem, nie pamiętałem, że była walka, nie? Co było najtrudniejsze dla Ciebie w tym pojedynku? Wydaje mi się, że tak, Abus jest przede wszystkim bardzo dużym, średnim. Tutaj zasięg jego był, no, trudny, myślę, do sforsowania. Nie wiem, jak to wyglądało z Twojej perspektywy. No ja nie wiem, kurczę, co tu powiedzieć. No może to doświadczenie jego wygrało. Nie wiem, no zasięgu aż takiego strasznie dużego nie miał. Może był troszkę, miał większy niż ja, ale no trudno, no przegrałem. No. A jakie były Twoje założenia na ten pojedynek? Bo ja zwróciłem uwagę na to, że było dużo wysokich kopnięć i prawy bity gdzieś na korpus. Czy to wynikało z sytuacji, czy to było założenie? Założenia były bardziej takie, żebym jego kopnięcia przechwytywał i na przykład jego low kicki kontrował, o wysokich kopnięciach. To wyszło samo z siebie, to akurat tego nie powinienem robić. No uderzenia na korpus, no miałem to robić i robiłem. No do twarzy zabrakło mi parę razy, żeby go dosięgnąć. No i co? No i on mnie trafił, udusił. Pytanie z klasyki gatunku, co dalej? Chciałbyś rewanżu z Abusem, a może inny rywal? To już zależy od włodarzy. No ja tam nigdy walk nie wybieram, nigdy przeciwników nie wybieram, ani nikomu nie odmówiłem walki. No co, na pewno będę się chciał bić na przełomie marca, kwietnia, żeby od razu po Sylwestrze zacząć przygotowania i mieć pewną walkę, że będę ją miał w marcu, w kwietniu. A co do rywala, no mówię, jeżeli włodarze będą chcieli rewanż z Abusem, ja jak najbardziej będę chciał się z nim bić, a jeżeli to będzie inny zawodnik, to będzie inny zawodnik. Zawsze przyjeżdżało z Tobą mnóstwo kibiców, no teraz nie może ich być. Odczuwasz to? Czy ja wiem, bardzo dużo dostaję wiadomości, dużo SMS-ów, dużo telefonów, ale już nie miałem dzisiaj na to siły, żeby każdemu odbierać i odpisywać i mówić, bo dzisiejszy dzień to jest, można powiedzieć, dla mnie, a nie dla fanów, żebym ja ich tam mówił, jak się czuję i w ogóle, bo musi być głowa spokojna. No mam nadzieję, że czasy szybko się zmienią i że ta publiczność będzie, bo na pewno jest fajniejsza atmosfera, te prezentacje w organizacji KSW są naprawdę fajne i no i cieszyłbym się, gdybym teraz mógł pójść do moich tych wszystkich wiernych kibiców, zbić z nimi pionę, wypić jakieś zimne piwko. No i co, no przepraszam, nie będę za porażkę, bo mi się wydaje, że to jest taki sport i ja naprawdę bardzo dużo tracę zdrowia i naprawdę dużo wolnego mojego czasu poświęcam na treningi. No trudno, raz się wygrywa, się przegrywa. Wziąłbyś jeszcze raz ten pojedynek z Abusem teraz z perspektywy czasu, bo ja uważam mimo wszystko, że to była dobra decyzja. Taki krok w karierze, żeby się sprawdzić, po prostu sportowo sprawdzić. Na pewno bym wziął, ponieważ wiem, gdzie popełniłem błąd i wiem, kurczę, że miałem tą siłę, bo nie byłem w ogóle zmęczony po pierwszej rundzie. Mogłem wyrwać tą nogę, wynieść go, obalić, no ale błędy się popełnia. No, nikt nie jest, kurde, bez błędu, nawet w życiu prywatnym każdy popełnia błędy, tak samo i w sporcie. No, ja dziś popełniłem błąd, Abus to wykorzystał. Słuchaj, no puchar jest srebrny, nie ma złotego, ale mam nadzieję, że coś ciekawszego znajdziesz pod choinką, jak wrócisz do domu. Trener już szykuje spreja i pomalujemy na złoto, bo dwa złote puchary, jeden srebrny w ogóle nie pasuje.
Dzięki wielkie. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Oczywiście chciałem pozdrowić moich wszystkich sponsorów, tych, co mam na ciele, z przodu, z tyłu, na koszulce, na czapeczce, bo dzięki nim tak naprawdę to wszystko może iść w dobrym kierunku. Oczywiście pozdrawiam mojego trenera Leszka Kulika, który jest tutaj głównym torreadorem tych wszystkich moich zdarzeń i no wszystkich kibiców, organizatorów, mojego menadżera Jacka Sarnę, wszystkich, którzy mi kibicują i dziękuję wam bardzo.